Dobry wieczór Państwu, witam na drugim wykładzie w ten poniedziałek wakacyjnej Szkoły Poezji Wolnych Lektur. Teraz spotykamy się z Natalią Malek. Cześć Natalio. Cześć, dzień dobry. Podczas drugiego wykładu z cyklu Znaleziska i zestawienia. Po poprzednim tygodniu omawialiśmy wiersze Ezry Pounda. A dzisiaj co przygotowałaś dla nas, Natalio? Dzisiaj chciałabym zaproponować kontynuację takiej myśli związanej z ruchem i bezruchem w wierszu, czyli chciałabym przejść od Pounda i takiej refleksji trochę szerszej na temat jego twórczości do Williama Carlosa Williamsa i tych wierszy Williamsa, które są przełożone na język polski. Postaram się pokazać korespondencję, ale też różnice pomiędzy tymi dwoma twórcami. No to nie pozostaje mi teraz nic innego, jak po prostu oddać Ci głos i ekran. Jasne. Dobrze, ja w takim razie bardzo się cieszę, że spotykamy się ponownie. I jak Państwo pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy trochę o zarówno o twórczości Ezry Pounda, jak o konkretnych trzech wierszach. Były to Na stacji metra, Alba oraz Studium z estetyki, pochodzące z takiej antologii Obraz i wir pod redakcją Leszka Engelkinga i Andrzeja Szuby. I na sam koniec zeszłotygodniowego spotkania powiedziałam coś, co miało na celu w jakiejś mierze przyszpilić tę metodę twórczą, która wydawała mi się charakteryzować wiersze Pounda, te, które omawialiśmy, czyli te, które nie weszły w skład jego głównego dzieła, czyli pisanych przez praktycznie całe życie pieśni, cantos. Więc te wiersze, które omawialiśmy, one miały taki wspólny rys, który polegał, jak wspomniałam, na dążności do kondensacji, na dążności do tego, żeby obraz bezpośrednio pojawiał się w wyobraźni czytających, niezapośredniczony przez język. To była taka idea fix Pounda, którą też zawarł w swoim eseju, najpierw pod tytułem Wir, a potem pod tytułem Wortycyzm. I na koniec tego spotkania powiedzieliśmy sobie o tym, że wiersz poundowski być może posiada jakiś rodzaj jądra, jakiś rodzaj nukleusu, który pozostaje nieruchomy, a ruch w obrębie wiersza dzieje się po obrzeżach, czyli pozostaje jakiś centralny, nieruchomy obraz, zazwyczaj obraz, a to, co się dzieje, a tam, gdzie dochodzi do przesunięć, przemieszczeń, gdzie odbywa się jakiś rodzaj pracy językowej właśnie, to są te obrzeża. No i porównałam to do tej figury wiru, który w podobny sposób się wytwarza, to znaczy posiada ten element absolutnej stałości, niezmienności, nieruchomości i element maksymalnej zmienności, ruchliwości, płynności, napięcie pomiędzy tymi dwoma czynnikami jest dla wiru fundamentalne. A dzisiaj chciałabym pokazać, w jaki sposób można inaczej pomyśleć o wierszu, który stawia sobie podobne cele, co stawiał, jak ja rozumiem, je sobie Pound. Inspiracją do tego, o czym mówię, jest esej znanej teoretyczki sztuki Rosalind Krauss, esej pod tytułem Przestrzeń analityczna, futuryzm i konstruktywizm,
Esej ten ukazał się w takim katalogu, w takiej publikacji Muzeum Sztuki w Łodzi, która nosi tytuł Komponowanie przestrzeni, rzeźby awangardy. I to, co najciekawsze jest w tekście Kraus i co pomoże wizualnie zilustrować tą opozycję, o której chciałabym dzisiaj mówić, rozpięta jest pomiędzy czterech twórców. Pierwszym z nich jest Umberto Boccioni, bardzo znany teoretyk futuryzmu, ale też praktyk, malarz, rzeźbiarz. Dzisiaj chciałabym pokazać jego rzeźbę, to za sekundę. Pablo Picasso w okresie wczesnym i jego relief pod tytułem Skrzypce datowany na 1915 rok. To będzie główna opozycja pomiędzy Boccionim a w okresie futurystycznym, a Picassem w tym wcześnym okresie kubistycznym. Natomiast drugą taką parą lustrzaną, którą przywołuje Kraus, jest Władimir Tatlin i jego kontrrelief narożny, który jest odpowiedzią na reliefy Picassa, oraz Naum Gabo, który stworzył także pewną teorię tego, co zwykło się potem nazywać konstruktywizmem, i który to także pracował z rzeźbiarsko. Kraus przywołuje taką rzeźbę, podobnie jak rzeźba Tatlina, rozpiętą narożnie i nosi ona tytuł Głowa kobiety. I teraz może pokażę Państwu te rzeźby. No, Talio, w międzyczasie jest prośba o nazwisko autorki eseju, o którym wspominałaś. Rosalind Krauss. Zaraz postaram się entire screen, dobrze. Tak, share, dobrze. O Boże, to jakaś jest wielka incepcja teraz. Aha, nie. Zaraz. Och, chyba mnie niestety. Czy słychać mnie? Słychać cię, ale cię nie widać teraz. No właśnie, niestety moje ambitne plany pokazania tych rzeźb spełzły na niczym, bowiem mój komputer się absolutnie zawiesił. Niestety będę musiała przez chwilę zniknąć. Przepraszam Państwa najmocniej, ale dosłownie za chwilę wrócę do Państwa, dobrze? Okej, to czekamy.
Done. Ok, dzień dobry, czy widać? Wróciłaś, tak, wróciłaś do nas. Ja wróciłam, przepraszam najmocniej, ja także debiutuję tutaj jako udostępniaczka ekranu. Spróbuję jeszcze raz, mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci. Spróbuję udostępnić cały ekran. Dobrze. Ok, czy widać ekran? No, tak, widać teraz. Dobrze. To ja nie widzę, nie wiem, co Państwo widzą, ale postaram się opowiedzieć o tym. Widzimy folder, w którym masz zapisane pliki na wykład. Okej, czy teraz widać obraz, obraz, no tak, obraz, zdjęcie rzeźby Bocciniego? Nie. Czy teraz go widać? Nie. Dobrze. Czy widać Picassa? Też nie. A przerwij to udostępnianie. Przerwa. Okej, okay. Przerwane. I spróbuj wybrać opcję okno. Tak. A, jeszcze zaraz, już wiem, może po prostu otworzę ten plik najpierw. Może teraz to pójdzie. Okej, już widzę, tak, już rozumiem. Dobrze. Czy teraz widać Bocciniego? Teraz widać. Okej, super. Jest to rzeźba, która nosi tytuł Rozwinięcie butelki w przestrzeni. Powstała w 1912 roku. I to, co jest kluczowe dla tego wywodu Kraus, jak wspomniałam, rozpiętego na dwóch przeciwieństwach, na dwóch takich jakby przeciwstawnych stanowiskach względem ruchu w wierszu, a ruch będzie mnie interesował także w poezji, więc tutaj ta analogia wydaje mi się łatwiejsza do uchwycenia w sztuce wizualnej. No więc co mówi Kraus o tej rzeźbie? Pokazuje, że teoretyk futuryzmu, Boccioni, który w swoim manifestie technicznym upominał się o to, żeby podnosić w taki sam sposób, w jaki Marinetti się o to upominał, żeby podnosić szybkość jako wartość plastyczną, żeby szybkość awansowała do tego, co jest w ogóle stawką w sztuce, żeby ruchomy obiekt był narzędziem percepcji czasu, a czas, żeby był widzialnym wymiarem przestrzeni. Czyli ruch jest tym, w czym wyraża się czasowość. To postulował Boccioni. Poza tym postulował także, co ciekawe, nowatorstwo formalne, nowatorstwo w materiałach. I kiedy w technicznym manifestie rzeźby futurystycznej pisze, aby położyć kres, tutaj cytuję, to cytat, dam znać, kiedy zakończy się cytat, położyć kres czysto tradycjonalnej, czysto literackiej szlachetności marmuru i brązu. Odrzucamy wyłącznie posługiwanie się jednym materiałem w obrębie jednej kompozycji rzeźbiarskiej. Twierdzimy, że dla zagęszczenia emocji plastycznej można w jednym dziele zastosować 20 różnych materiałów. Wymieniamy tylko niektóre. Szkło, drewno, tekturę, żelazo, cement, końskie włosie, skórę, tkaninę, lustra, światło elektryczne itd. itp. Czyli Boccioni w swoich deklaracjach poszukuje i domaga się, załóżmy, że poszukuje, bo domaga się, to jest kwestia retoryczna.
poszukuję z jednej strony ruchu, czasu wcielonego w ruch, nowatorstwa formalnego i tej bezpośredniości, tej szybkości, którą także doceniał Pound w tych tekstach, które omówiliśmy w zeszłym tygodniu. Klaus wskazuje na paradoksalność tego, to znaczy zestawia słowa Bocciniego z tą formą, którą on proponuje w rozwinięciu butelki w przestrzeni. I proszę zobaczyć, jak wygląda rozwinięcie butelki w przestrzeni. Centralny kształt, samo co centrum butelki, jest kształtem nieprzełamanym. Jest ciągły, jest stały, jest nieruchomy. Pomimo tego, że w warstwie deklaracji czy poszukiwań Boccioni chce zobaczyć, jak butelka rozwija się w przestrzeni, czyli szuka sposobu, żeby pokazać tą butelkę z maksymalnie wielu stron, żeby uchwycić jakąś jej istotę, tak naprawdę pokazuje stałą butelkę, to znaczy nadal mamy do czynienia z kształtem, który jest rozpoznawalny jako butelka, czyli się nie rozwija. Jest pewnego rodzaju stałą, idealną konstrukcją, a to, co się rozwija, to są obrzeża tego reliefu, tej rzeźby. Ta rzeźba była postawiona narożnie, więc też nie dało się jej zobaczyć w takim absolutnym trzywymiarze. Nie dało się jej zobaczyć od każdej strony. Można ją było tylko zobaczyć frontalnie. Idea Boccioniego sprawdzała się więc tylko do pewnego stopnia. Sprawdzała się wtedy, kiedy widz stał frontalnie naprzeciwko rzeźby, kiedy zwracał uwagę na peryferia, na obrzeża, bowiem centralny kształt rzeźby pozostaje nienaruszony. Krauss nazywa to pewnego rodzaju transcendencją, ponieważ tak jakby kształt butelki odpowiada pojęciu butelki, czyli ta rzeczywista rzeźba przedstawia jednocześnie pewien ideał, tak jak go sobie wyobrażamy. W tym sensie jest to zaskakujące i jest to wbrew temu, co Boccioni deklaruje. Teraz pozwolę sobie pokazać drugi. Muszę otworzyć Picassa, zamknąć Boccioniego. I teraz zacząć udostępniać. Tak. Ok. I teraz przyjrzyjmy się z kolei reliefowi Skrzypiec. To była seria reliefów, które Picasso wykonywał w Paryżu. Relief nosi tytuł Skrzypce. I jak Państwo widzicie, jest to już taki moment całkowitego zerwania z przedstawieniem, z figuratywnością. Klaus pisze, że Picasso buduje ten relief z różnych percepcyjnych faktów, które splatają się na powierzchni dzieła. Czyli tutaj, patrząc na ten relief, zobaczymy różne elementy skrzypiec poprzez różne widziane kształty, poprzez zacienienia luk między przedmiotami, wreszcie poprzez elementy w gruncie rzeczy dekoracyjne, jak na przykład pomalowana siatka. Siatka jest domalowana przez Picassa, natomiast jest ważna w tym sensie, że no,
przedmiot, jakim są skrzypce, posiada ten element. Nie służy tutaj to jakimś takim celom mimetycznym, celom przekazania tego, co zazwyczaj w dwuwymiarowych przedstawieniach przekazuje się za pomocą tej techniki. Ona mówi o tym podobieństwie do techniki szlafowania, czyli zaciemniania lub modelowania powierzchni tak, by stworzyć iluzję bryły w przedstawieniach dwuwymiarowych. Skrzypce są już trójwymiarowe, więc cieniowanie jest tu zbędne. Nie ma potrzeby robienia tej rzeczy, ale Picasso decyduje się wprowadzić ten element właśnie po to, żeby pokazać rzeczywisty przedmiot, odnieść się nie do idei skrzypiec, ale do tego, jak prawdziwe skrzypce wyglądają. I one reprezentują otwory rezonansowe w prawdziwym instrumencie. Czyli nie chodzi tutaj o ukazywanie jakiejś głębi czy idei, lecz o wierne trzymanie się przedmiotu. Zrealizowany jest też ten postulat różnorodnych materiałów i składników, które nie mają funkcji dekoracyjnej, tylko mają na celu strukturyzowanie tych perceptów, tego, co powiedzieliśmy o postrzeganiu. Dostarczają pewnego rodzaju gramatyki do tego doświadczenia, jakim jest kontakt z prawdziwym instrumentem. Czyli Picasso w jakiejś mierze przybliża porządek doświadczenia, natomiast Boccioni ten porządek oddala, ponieważ pokazuje porządek pojęcia, porządek pojęciowy, a nie porządek doświadczenia, porządek zmysłowy. U Boccioniego porządek pojęciowy przekracza materię doświadczenia i to właśnie nazywa Kraus przekroczeniem transcendentnym, czyli takim, które zrywa z realnością, a wchodzi do sfery metafizycznej. I może tutaj się na chwilę zatrzymam. Staram się, czy wróciłam do Państwa? Czy... Tak. Wróciłam. Dobrze. Czyli to, co bym chciała podkreślić tutaj, to jest ta gra pomiędzy statycznością a dynamicznością. I to, w jaki sposób możemy rozumieć to, co jest statyczne i to, co jest dynamiczne. To, gdzie ruch się odbywa i to, gdzie ruch się nie odbywa. U Boccioniego on jest w jakiejś mierze pozorny, to znaczy jest postulowany, ale praktyczna realizacja wydaje się statyczna. U Picassa ruch nie jest postulowany, tylko się po prostu wydarza. To znaczy skrzypce Picassa, relief, nie są z porządku pojęciowego, są z porządku właśnie doświadczenia, z porządku zmysłowego, mimo że na gruncie, ciężko by to właściwie określić jednym słowem, ale na gruncie pierwszego odbioru może, wydają się dziełem dużo bardziej intelektualnym. Kraus pokazuje pozorność tego rozróżnienia na to, co intelektualne i na to, co zmysłowe. Tutaj może jeszcze dosłownie na takie, aby wzmocnić tą opozycję, która się zarysowała, pokażę drugą parę, na podobnej zasadzie zestawianą, to znaczy Tatlin i Gabo, obaj tworzący w Moskwie w tym samym czasie, stanowią takie konstruktywistyczne odpowiedniki tego, co na gruncie futuryzmu
reprezentuje Boccioni i Picasso. Czyli Tatlin byłby po stronie Picassa, po stronie porządku zmysłowego, porządku praktycznego, porządku doświadczeniowego. Natomiast Gabo, choć deklaratywnie jest w tym samym miejscu, to w praktycznej realizacji wydaje się, że stoi tam, gdzie Boccioni. I teraz może szybko pokażę kontrrelief Tatlina, aby się ten proces udał. Ok, udaje się. Czy widać kontrrelief Władimira Tatlina? Właśnie. I wydaje się, że to jest kluczowe, że u Tatlina dochodzi do głosu kultura materiału, czyli właśnie to, co podkreślał Boccioni. Nie jest tak jak w Butelce, że dzieło jest zorganizowane wokół jakiegoś jądra wyobrażonego, idealnego. W reliefach narożnych, przepraszam, w kontrreliefie Tatlina, który oczywiście nawiązuje do reliefu Picassa, jest podkreślony ten antyidealistyczny charakter struktury, czyli środkowa część dzieła nie jest żadnym centrum, mimo że jest środkowa, i nie wytwarza szeregu zewnętrznych emanacji. Tam, gdzie kontrrelief ma być naprężony, tam zostaje użyty materiał, który to naprężenie wzmacnia. Tam, gdzie mają się zbiec wszystkie linie, użyty jest drut, czyli materiały trochę korespondują do. W sensie inaczej, materiały i sposób ich przetworzenia koresponduje z tym, jak twórca chce kształtować swoje dzieło, a nie z tym, co możemy wiedzieć na temat świata, pojęć i tak dalej uprzednio. Czyli spełniony jest taki postulat absolutnej wolności, absolutnej swobody, za którą dopiero idą wybory formalne, czyli nie najpierw wybory formalne, a potem treść dzieła, tylko jak wskazuje Krauss, na odwrót. No i oczywiście dzieło jest nieprzedstawiające. Może rodzą się tutaj różne pytania o to, jak czytać ten kontrrelief narożny. Z ciekawostek, może przestanę udostępniać, z ciekawostek, czy wróciłam? Tak, tak, jesteś. Tak, z ciekawostek reprodukcja kontrreliefu narożnego Tatlina w tej książce, o której mówię, jest do góry nogami. Może nie wiem, czy to będzie widać. Jest do góry nogami. Ja sprawdziłam, upewniłam się kilkukrotnie, między innymi na stronie muzeum, że ułożenie kontrreliefu jest inne niż na reprodukcji w książce, czyli nawet tutaj okazuje się, że może dojść do takiej twórczej pomyłki, ponieważ na reprodukcji, która jest tu zawarta, ten relief idzie w górę, on, jak Państwo widzieli na tej reprodukcji, która pochodzi ze strony muzeum, w istocie był zaaranżowany diagonalnie. Przechodziło się
od elementu cięższego aż do elementu najlżejszego z lewej do prawej. No i teraz ostatni już twórca przywoływany przez Kraus, Naum Gabon. Czy widać głowę kobiety? Tak, widać. Widać. No i tutaj już tylko taki krótki komentarz. Ponieważ Gabon postulował produktywizm i postulował tą korespondencję materiału z zamierzeniem artystycznym, to wydaje się, że zasada konstrukcyjna, jaką przyjął przy tym dziele, jest niespójna. Może to jest najwłaściwsze słowo. Jest niespójna względem tego, co mówił, względem tego, jak rozumiał swoją twórczość. Tutaj bryła jest zamknięta, znowu mamy pewien rdzeń geometrycznego obiektu, znowu mamy pewną figurę, która jest zrozumiała na tej samej zasadzie, na jakiej była zrozumiała butelka Boccioniego. Czyli w tym sensie pisze Kraus, da, bo w jakiejś mierze tworzy strukturalny odpowiednik wizji Boccioniego. Mamy tu jakiś rodzaj intelektualizmu, jakiś rodzaj kształtu nieprzełamanego, kształtu, który kieruje się tym porządkiem pojęciowym bardziej niż porządkiem zmysłowym. Oczywiście te przestrzenie, te płaszczyzny oddające strukturę twarzy czy strukturę czaszki z narożników nie mają jakiejś specjalnej, w sensie fakt, że są to narożnikowe konstrukcje, nie pełni jakiejś szczególnej funkcji. Jest to jakiś rodzaj przestrzeni analitycznej, przestrzeni idealnej, w którą Gabon wpisuje swoją rzeźbę. Dobrze, i teraz ja wracam do Państwa, jak wierzę. Mam nadzieję, że wróciłam. Tak, wszystko widać. Okej, dobrze. To ja może zamknę książkę Komponowanie przestrzeni rzeźby awangardy, którą polecam. I powiem, w jaki sposób analogia Rosalind-Krauss wydaje mi się płodna dla zrozumienia metod poetyckich dzielących Pounda i Williamsa. Trochę już się nasuwa, jak pewnie słuchali Państwo, to powracające pojęcie jądra, nukleusu, rdzenia, czy też Kraus używa takiego bardzo ciekawego porównania do kalenicy wręcz, która idzie przez sam środek dachu i spaja wszystkie elementy dzieła. To pojęcie pojawiało się w moim poprzednim wykładzie. Ja radziłam, żeby próbując mierzyć się z poetyką Pounda, próbując naśladować poetykę Pounda, próbując napisać wiersz poundowski, myśleć w takich kategoriach, właśnie myśleć w kategoriach nieruchomego jądra i ruchu odbywającego się po obrzeżach. Dzisiaj chciałabym zobaczyć twórczość poety, który się z tym fundamentalnie nie zgadza i u którego ruch i ten rodzaj, chcę użyć pojęcia dekonstrukcja, ale nie w tym sensie filozoficznym, ale tylko rozumianym jako rozebranie na elementy, jakiś rodzaj analitycznego myślenia,
u którego ten rodzaj analitycznego myślenia jest fundamentem wiersza. I chciałabym pokazać dwa etapy Williamsa. Etap bardziej statyczny i etap bardziej dynamiczny. Dla zilustrowania etapu statycznego zobaczmy sobie na przykład klasyczny wiersz Czerwona taczka. Dobrze. Jest to wiersz Czerwona taczka Williama Carlosa Williamsa w przykładzie Piotra Zumera, pochodząca, wiersz pochodzi z antologii O krok od niej, przykłady z poetów amerykańskich. Były dwa wydania. W biurze literackim pierwotnie ukazał się wybór węższy, a następnie w charakterze bodajże w roku 2018 ukazało się wznowienie przykładów Piotra Zumera i stamtąd właśnie pochodzi wiersz pod tytułem Czerwona taczka. Być może kojarzą go Państwo, ponieważ jest to dość popularny, szeroko antologizowany wiersz, na gruncie polskim także spopularyzowany między innymi przez taki projekt Julii Fiedorczuk i bodajże Filipa Springera, seria podcastów o ekopoetyce. Ale wracając do Williamsa. Ten wiersz pochodzi z takiej fazy, którą ja jeszcze nazywam na własne potrzeby statyczną. Może go przeczytam, choć już pewnie udało się Państwu to zrobić. Czerwona taczka. Tak wiele zależy od czerwonej taczki oblewanej deszczem obok białych kurcząt. Wiersz wydaje się skonstruowany na podobnej zasadzie, co wiersze, które pokazywałam, czyli Alba czy Nastasi Metra. Mamy dwa sąsiadujące obrazy, obraz czerwonej taczki i obraz białych kurcząt. Ale coś tu się dzieje więcej, to znaczy są dwa elementy, które sprawiają, że ten wiersz nie ma rdzenia, nie ma tego jądra, którym w jakiś sposób naturalnie powinna być czerwona taczka. No więc po pierwsze, zaczynamy od porządku pojęciowego, bo wiersz zaczyna się słowami tak wiele zależy. Czyli nie zaczyna się od obrazu, nie zaczyna i nie kończy na nim. Albo inaczej, kończy się obrazem, ale ten obraz jest poruszony, ponieważ taczka jest oblewana deszczem. Czyli ciężko wyobrazić sobie tę taczkę w sposób idealnie nieruchomy, to już jest, ten obraz już jest poruszony, to znaczy taczka jest oblewana deszczem, siłą rzeczy kurczęta także muszą być moczone, ale to, co tutaj mam wrażenie wyłamuje się poza ten porządek, o którym mówiliśmy przy pandzie, czyli nieruchomego jądra i ruchu odbywającego się po obrzeżach, to jest właśnie to wprowadzenie. Tak wiele zależy od. I byłby to trochę taki, znając też twórczość Williamsa, to w jaki sposób Williams był absolutnie antypojęciowy, antymetafizyczny, i skupiony na poszukiwaniu właśnie tego żywego doświadczenia, realnego doświadczenia w wierszu,
uchwycenia tego, co on zresztą łączył też z amerykańskością, nazywał to doświadczeniem rdzennie amerykańskim, fundamentalnie amerykańskim. Więc poszukując tego właśnie doświadczenia, przekracza ograniczenie takiego wiersza opartego tylko o obraz. Wkracza ten porządek pojęciowy, ale nie po to, żeby wiersz stał się abstrakcyjny. Williams nie zgodziłby się na abstrakcję, ale po to, żeby ten wiersz stał się ruchomy rdzenia. Żeby w momencie, w którym widzimy coś, to coś już się ruszało. Może teraz pokażę dwa inne wiersze zbudowane na podobnej zasadzie co taczka. Jeden to jest bardzo, bardzo taki znany wiersz, także między ścianami. Okej. Między ścianami. Znowu wszystkie dzisiejsze przykłady będą Piotra Zomera, oprócz jednego przykładu, który będzie Artura Międzyrzeckiego. Ale zaznaczę to. Między ścianami tylnych skrzydeł tego szpitala, gdzie nic nie wyrośnie, leży żużel, w którym błyszczą potłuczone kawałki zielonej butelki. I to, co mam wrażenie, tutaj się dzieje, jest znowu pozornie bardzo statyczne, zbudowane na tej zasadzie przykładania, zestawiania ze sobą obrazów, ale ten wiersz znowu jest ruchomy urdzenia z tego względu, że wprowadza pojęcie przyszłości, które jest abstrakcyjne. To znaczy w chwili, kiedy doświadczamy czegoś zmysłowo, zazwyczaj nie ujawnia się ten wymiar czasowy. Doświadczenie zmysłowe jest jakimś takim wiecznym teraz, które jest dostępne, które się otwiera przed nami, ale nie posiada przeszłości ani przyszłości. Tutaj Williams, aby poruszyć ten obraz, wprowadza to pojęcie przyszłości, które z jednej strony służy temu celowi, który już wspomniałam, ale z drugiej strony na gruncie tematycznym ujawnia coś bardzo smutnego, jeśli chodzi o ten szpital. To znaczy fakt, że na tym spłachetku ziemi, niepłodnej ziemi, jest tam żużel, nic nie wyrośnie, wydaje się trochę korespondować z taką beznadzieją szpitalnego pobytu i jakoś wywoływać, czyli zaburzać też ten porządek doświadczenia stricte zmysłowego, stricte wizualnego, wywoływać po pierwsze jakąś taką świadomość upływu czasu, po drugie świadomość, że ze szpitala nie wszyscy wychodzą, niektórzy w nim umierają, więc znowu jest taki wprowadzony porządek pojęciowy, ale nie po to, żeby mówić o jakiejś abstrakcji, tylko po to, żeby doszło do pewnego swobodnego przenikania się tej sfery pojęć i sfery doświadczeniowej. I ta zielona butelka oczywiście z jednej strony nosi, z jednej strony jest śmieciem, jest ona potłuczona, więc też stanowi jakiś rodzaj zagrożenia, gdyby ktoś się tam zapuścił. Stanowi
stanowi rodzaj zaburzenia porządku, który powinien panować w szpitalnej okolicy, a jednocześnie może być śladem jakiegoś rodzaju nieoczywistego świętowania, nieoczekiwanej radości, nieoczekiwanego momentu życia po prostu. Możemy wyobrazić sobie, że picie czegokolwiek z tej zielonej butelki, która obecnie jest podkluczona i znajduje się w miejscu, gdzie nic już nie urośnie, że szczątki tej butelki są śladem po czymś bardzo żywym, po jakimś rodzaju świętowania, czy tak, być może świętowania, być może to jest najwłaściwsze słowo. I teraz płynnie przechodząc do tej fazy bardziej dynamicznej Williamsa, chciałabym omówić inny wiersz. Mianowicie wiersz, który już pokazuje zainteresowanie Williamsa zmysłowością. Jest to wiersz do starej, ubogiej kobiety. I może go przeczytam w całości. Do starej, ubogiej kobiety, która objada się śliwkami na ulicy, a w ręku ma ich pełną torbę. Ależ jej smakują. Ależ jej smakują. Ależ jej smakują. Co widać po tym, jak w skupieniu pochłania połówkę, którą trzyma w ręku. Od razu lepiej. Pociecha słodkich śliwek wypełnia powietrze. Ależ one jej smakują. I to jest to oczywiście taki cykl portretów poetyckich, które William spisał samemu się przemieszczając. On całe życie mieszkał w małej miejscowości, w miejscowości Rutherford w stanie New Jersey, który sam jest małym stanem. I praktykował tam jako lekarz, był pediatrą. Jednocześnie prowadził bardzo ożywioną korespondencję z artystyczną. Był pod bardzo dużym wpływem właśnie Pounda, którego poznał jeszcze w czasach studenckich. Także dzięki Poundowi ukazała się jego pierwsza książka poetycka. W sensie Pound po prostu pomógł mu znaleźć wydawcę do tej książki w 1913 roku. Natomiast Williams miał tą przypadłość, że tworzył te migawkowe portrety, przejeżdżając po okolicy, wyruszał się samochodem, nie pieszo, tworząc jakiś taki rodzaj panoramy z punktów, to znaczy z tych portretów, migawek, tego co być może znamy na przykład z fotografii ulicznej, która no zwłaszcza po wojnie zrobiła się popularna. Więc to, co znamy, te zasady związane z fotografią uliczną, z tymi migawkami, z tymi snopszykami, Williams realizował na gruncie poetyckim i dokonywał takich poetyckich portretów, ale właśnie zależało mu na tym, żeby ten portret nie był w podobny sposób, jak i fotografia jest statyczna, nieruchoma, tylko żeby to było dynamiczne. I tu wydaje się, że realizuje ten postulat w pełni, to znaczy przejeżdża, widzi kobietę jedzącą śliwki, miał też taką ideę, żeby portretować osoby niezamożne, osoby z tak zwanego marginesu. Tym z kolei upodabnia się do tych wielkich fotografów amerykańskich, na przykład do Gordona Parksa i do jego cykli fotograficznych.
Więc często są to ludzie z marginesu społecznego, ludzie wykluczeni, ludzie biedni. Tutaj właściwie także możemy mówić, albo inaczej podejrzewać, że kobieta jest biedna, ponieważ śliwki stanowią jej pociechę. Być może jest to na wyrost, to znaczy można sobie wyobrazić pociechę śliwek, niezależnie od sytuacji klasowej naszej bohaterki, ale jednak jest to w tym cyklu, w którym on, czyli William, portretuje poetycko osoby niezamożne. Nacisk jest równomiernie rozłożony na obraz, czyli na kobietę jedzącą śliwki i same śliwki znajdujące się w torbie, jak i na ten rodzaj zmysłowej przyjemności tego poruszenia, które z kolei jest przefiltrowane, wiadomo, przez obserwację samego Williamsa. Czyli to, co bym chciała pokazać tutaj, to to, że ten obraz jest podwójnie poruszony, to znaczy kobieta, która zajada się śliwkami w jakimś teraz, obserwowana przez Williamsa, zapisana przez Williamsa, nie jest unieruchomiona, tylko właśnie wprowadzony jest ten porządek czasowy, porządek pociechy, porządek doświadczenia zmysłowego, doświadczenia smakowego, no bo na różne sposoby, o czym też będę mówiła w dalszych częściach tego cyklu, na różne sposoby, wertykalnie nawet jest w obrębie wiersza zaznaczone rodzaj ekstazy smakowej, jaką ta kobieta odczuwa. Na koniec, ponieważ musimy pomału kończyć, pokażę wiersz, który według mnie stanowi jakieś takie największe chyba osiągnięcie Williamsa, z tych osiągnięć, które dotarły do polszczyzny za pomocą tłumaczeń. Czyli największe osiągnięcie Williamsa, jeśli chodzi o ten, o tę przestrzeń całkowitego poruszenia, tę przestrzeń niestatyczną, przestrzeń bezjądrową, jakbyśmy mogli powiedzieć, albo z kolei przestrzeń wielojądrową, polinuklearną, a nie mononuklearną, jak mówiłam w zeszłym tygodniu. No więc teraz będzie przepiękny wiersz pod tytułem Na pamiątkę pewnej parceli. I może wystarczy go po prostu przeczytać. Okej. Ja go przeczytam, a potem dość skrótowo, z braku czasu, opowiem, co tu się dzieje. Na pamiątkę pewnej parceli. Ta parcela, wychodząca na małą zatokę, jest świadectwem żywej obecności Emily Dickinson Welcome, która urodziła się w Anglii, wyszła za mąż, straciła męża i ze swym 5-letnim synem popłynęła dwumasztowcem do Nowego Jorku, dotarła do Azorów, wzniosło ją na mieliznę przy Fire Island, w noclegowni na Brooklynie poznała drugiego męża, pojechała z nim do Puerto Rico, urodziła jeszcze troje dzieci, straciła drugiego męża, przez 8 lat znosiła trudy życia na wyspie Świętego Tomasza, Puerto Rico, San Domingo, ruszyła za najstarszym synem do Nowego Jorku, straciła córkę, swoje maleństwo, przygarnęła dwóch chłopaków, najstarszego syna z drugiego małżeństwa, matkowała im, bo matki nie mieli, walczyła o nich z drugą babką i ciotkami, przywoziła ich tutaj każdego kolejnego lata, broniła się przed złodziejami, huraganem, słońcem, ogniem, przed muchami, przed węszącymi dziewuchami, przed suszą, przed chwastami, sztormową falą, przed sąsiadami, łasicami, które kradły jej kurczaki, przed słabością własnych rąk, przed coraz silniejszymi chłopcami, przed wiatrem, przed kamieniami, przed intruzami, przed czynszem, przed własnymi myślami. Darła ten kawałek ziemi własnymi rękoma, opanowała tę trawiastą parcelę,
wymusiła na najstarszym synu, żeby ją kupił. Przeżyła tu 15 lat. Osiągnęła ostateczną samotność i jeśli masz tu tylko sprowadzić własny zewłok, trzymaj się z daleka. Jak Państwo, mam nadzieję, widzą, ten wiersz jest zbudowany na niezwykłym wyliczeniu, niezwykłym zestawieniu kolejnych obrazów. Wszystkie te obrazy dotyczą sytuacji ruchomych, sytuacji podróży, sytuacji przemieszczenia. Co ciekawe, Emily Dickinson Welcome jest babką Williama Carlosa Williamsa. Nazywa się dokładnie tak samo jak poetka Emily Dickinson, ale to nie o nią chodzi, to chodzi o własną babkę, która rzeczywiście Williamsa wychowywała, ponieważ jego matka nie była w stanie tego robić, zdaje się, że chorowała na depresję. I w tym naprawdę imponującym wyliczeniu osiągnięć tej babki, babki Williama Carlosa Williamsa, ujawnia się ten rys polinuklearny, o którym chciałam mówić. To znaczy to, że pomimo tych wielu wyliczeń, pomimo tego, że mamy do czynienia z takim dość obszernym katalogiem czynności, który mógłby być żmudny, mógłby być monotonny, wydaje mi się, że ten wiersz jest bardzo dynamiczny, że w obrębie każdej mimiki dochodzi do przemieszczenia, wprowadzane są te, mieszane są te porządki obrazu, czy też fabuły, ponieważ u Panda, jak już wspomnieliśmy, nie chodzi tylko o obraz, może też chodzić o fabułę, to było na przykład bardzo widoczne w tym wierszu Studium z estetyki, który oparty był o fabularną koncepcję, o koncepcję fabularnego powrotu pewnej frazy. Tutaj mamy właśnie wieczne mieszanie porządku zmysłowego, faktograficznego, ponieważ można myśleć o tym wyliczeniu jako o wyliczeniu dokumentalnym w jakiejś mierze. Porządku intymnego, pojawia się to maleństwo w cudzysłowie, które wydaje się frazą zapożyczoną, frazą znalezioną, przekopiowaną do wiersza, choć konwencjonalną oczywiście, nie jakoś idiolektyczną, po prostu wiele kobiet prawdopodobnie nazywa swoje dzieci maleństwami. I pojawia się wreszcie bardzo zaskakująca puenta, która unieważnia ten rodzaj patosu, który mógłby się wytworzyć wskutek tego wyliczenia, wskutek tego katalogu, unieważnia go całkowicie, raz, że za pomocą bardzo dużego kolokwializmu, a dwa, za pomocą pokazania, że ten brak związku emocjonalnego, jakiś brak przeżycia uniemożliwia dostęp do tego, czym zielona parcela, rzecz absolutnie niepozorna, rzecz, pytanie na ile wartościowa, a być może niewiele, oferuje i czego była świadkiem. Przyznam szczerze, że ja się zastanawiałam, czytając ten wiersz, na ile zielona parcela jest grobem, a na ile zielona parcela jest domem. I no, wydaje się, że jest domem w tym wierszu, bo obrazy katalogowane przez Williamsa kazałyby sądzić, że mówimy o jakimś domostwie, o jakiejś siedzibie, ale nie jestem pewna tego. To znaczy być może ten dom, grób i to typowe zresztą też w poezji amerykańskiej, ten typowy obraz kolebki i trumny, który pojawia się już u Whitmana, a potem jest zresztą kontynuowany w różnych
klasycznych wierszach amerykańskich, że tutaj ten trop też jest podjęty. Williams nie boi się, podobnie jak nie bał się Picasso, nie boi się sięgnięcia po jakąś konwencjonalność czy konwencję, na przykład po maleństwo, które trafia do wiersza. Nie boi się mówienia rzeczy prostych, natomiast absolutnie wykorzystuje to do własnych celów, do tego, żeby kształtować tekst w sposób całkowicie swobodny, jak mi się wydaje. To było stawką w twórczości Picassa, w reliefach Picassa, czyli ta absolutna swoboda kształtowania jest obecna też u Williamsa. I może z takim wnioskiem Państwa zostawię, to znaczy wniosek, jaki może się nasunąć, to, że nie ma jednej recepty, że być może lekcja Williamsa oddala lekcję Pounda, albo, no może jej nie unieważnia, ale oddala ją i pozostawiam wybór po prostu Państwu. Dziękuję, Natalio. Jesteśmy już chwilkę po czasie. Dzisiaj widzę, że nie ma żadnych pytań. Także wydaje mi się, że po prostu pożegnamy się z Państwem na dzisiaj. Tobie jeszcze raz dziękuję i zapraszam Państwa na kolejne dwa już ostatnie wykłady doktora Artura Helicha w środę do 18, a z Natalią spotykamy się za tydzień w poniedziałek o 19.10. Ja tylko zdradzę, że za tydzień będziemy się zajmować katalogami i będzie przykład takiego dzieła pod tytułem Alfabet Inge Christensen, duńskiej artystki. Zachęcam do zdobycia egzemplarza, ponieważ jest to dzieło pomyślane jako całość i niezwykle trudno jest wyodrębnić fragmenty, więc będzie na pewno łatwiej, jeśli ci z Państwa, którzy są jakoś szczególnie zainteresowani, po prostu znajdą swój egzemplarz, czy też pożyczą z biblioteki. Jeszcze prześlę Państwu w mailu imię, nazwisko poetki, o której wspomina Natalia, i tytuł tego utworu, który będzie omawiany. I do zobaczenia następnym razem. Dobranoc.